Mam tu na stoliku, słuchajcie, taki relikt przeszłości. Ja lubię sobie utrudniać rzeczy. To naprawdę jestem święta, a nie jestem. Jeśli chodzi o te moje kosmetyki kolorowe, chcę, żebyście wiedzieli. Dzień dobry, weźcie napoje w dłoń. Koniecznie, może nawet przegryzki, bo dzisiaj to będzie długi film, ale będzie na maksymalnym luzie. Chcę tutaj połączyć kilka fajnych formatów. Chcę, żeby właśnie było tak luźniej. Będziemy eksperymentować z pewnymi kosmetykami, które są mega stare, a chcę je na nowo użyć, dać im nowe życie. Będziemy mieli kilka rzeczy, które są kompletnie nowe, więc będzie taki trochę chit-chat make-up. I słuchajcie, będzie to też takie trochę life update, trochę takie podsumowanie fajnych rzeczy, no i takie przygotowanie razem ze mną. Tematy, które wybrałam, żeby dzisiaj poruszyć, to są te rzeczy, o których ostatnio jakby piszemy, z którymi mamy flow. Dwa takie są kamienie milowe i jeden tu będzie miał swoją jakby premierę w tym filmie, ale nadal na luzie. A druga rzecz to jest update, jeśli chodzi o produkcję moich kosmetyków. Ten podkład, słuchajcie, Huda Beauty, kto go pamięta? To jest najpiękniej pachnący podkład, jaki znam ever. Naprawdę, przepięknie pachnie. Jest on dość stary. Ale słuchajcie, jaką on mi robił jakby taką idealną porcelanową, piękną machę na twarzy. Chcę sobie przypomnieć, jak to było i czy to było nadal takie fajne. Ale żeby nie było tak łatwo, to chcę go pomieszać z tymi płynnymi rozświetlaczami MAC, bo dzisiaj będzie taki wróżkowy vibe, więc nie chcę być, wiecie, taka płaskomatowa, a ten podkład to daje. Więc zmieszamy to razem i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Czyli trochę takiego mojej starej szkoły makijażu z nowym moim vibe'em makijażowym. Dużo błysku, którego kiedyś na maksa unikałam. A co ta pipeta tak nie chce tutaj? O, teraz to jest ekstra. Wybrałam dwa rozświetlacze, bo jeden jest taki bardziej ciepły, ten, który dałam wcześniej, a ten jest chłodniejszy. I pomyślałam, że ich miks powinien stworzyć idealne połączenie. W ogóle nie wiem, czy te formuły się połączą. Sprawdzimy razem, nie? Pomieszam najpierw pędzluszkiem. Cisza przed burzą. Okej. Ładnie. Ładnie. Wygląd naprawdę... Widać, jak się błyszczy. Na złoto-różowo. Nie będę was trzymać w niepewności. Jeśli chodzi o te moje kosmetyki kolorowe, chcę, żebyście wiedzieli, jaki jest teraz status. One się już produkują. Strasznie się z tego cieszę. Strasznie się cieszę, że udało mi się po tylu latach wypracować rozwiązanie, którego wcześniej nie brałam pod uwagę, a teraz okazało się rewelacyjne, bo mogłam być oczywiście osobą decyzyjną całkowicie, co dla mnie w ogóle nie podlegało nigdy negocjacjom. Wiele kosmetyków nie powstało, dlatego że nie mogłam mieć tak mocnej inicjatywy, jaką chciałam, ale udało mi się wypracować zarąbisty kompromis jakości i ceny. I tym się jaram na maksa, tą dostępnością. To na razie tyle, więc już wiecie mniej więcej, że będzie to niedługo. Będziecie wiedzieć, co i jak. I mam nadzieję, że też po prostu cieszycie się razem ze mną, że to w końcu już tak blisko, naprawdę blisko. Wszystko wam zdradzę, słuchajcie, będą materiały, będę wam opowiadać, co kiedy się działo, pokażę wam, wiecie, wszystkie próbki, wszystko nagrywam, robiłam zdjęcia od samego początku. Powiedzcie też, czy byście chcieli taki materiał takiego całego backstage produkcyjnego? Czy bardziej już uzasadnienie konkretnych tych kosmetyków i w ogóle co i jak. Więc dajcie znać, jak dużo byście chcieli w tym temacie, bo mnie to na maksa interesuje. W sensie zawsze uwielbiam takie materiały oglądać. Nawet jak mnie nie interesują kosmetyki danej osoby, to uwielbiam materiały właśnie z ich powstawania. Dajcie znać, bo wiem, że YouTube się mocno zmienił i kiedyś taki materiał byłby bardzo pożądany, ale zauważyłam, że od kilku lat takie backstage'e nie zawsze was interesują. Pod koniec tamtego roku umówiliśmy jedną rzecz i tak by to jest drugi temat i zagadnienie, że robimy rzeczy tutaj na tym kanale. Jest to przestrzeń dla wszystkich i robimy rzeczy zgodne ze sobą, czyli ze mną
i z wami. Dogadujemy się dobrze, prawda? Od kilku miesięcy. Cieszę się bardzo, że też to widzicie i piszecie mi pod materiałami właśnie o tym, że kanał znowu jest naszym wspólnym dziełem, bo tak jest. I to działa w dwie strony. Mnie nie ma bez was i was tu nie byłoby ze mnie, nie? Jesteśmy wirtualnie friends i to jest ekstra. Zachwyćmy się na chwilę tą skórą, bo wyglądam jakby wróżka mnie wiem, jakby dzwoneczek posypała mnie pyłem dla wróżek i za chwilę będę latać. Taką mam skórę. Te rozświetlacze MAC nie biorą jeńców. Iskierek tutaj jest bardzo dużo i wyglądam jak cała pokryta rozświetlaczem i o to chodziło, ale przy okazji mam taką super równą skórę. No i ten podkład jest bardzo długotrwały, a ja dzisiaj wieczorem mam robotę i chcę fajnie wyglądać. Myślę, że to będzie idealne. Zobaczcie, bo ten podkład normalnie jest matowy. Mat. Wysycha na mat. I widzicie, co to się dzieje. Jaka jestem w iskierkach. Na maksa mi się to podoba i to jest taki efekt, jaki wymarzyłam sobie i nie wiedziałam, że aż tak ładnie uda się go osiągnąć. Śpękę rozjaśnię sobie tutaj pod oczami. Mam tu na stoliku, słuchajcie, taki relikt przeszłości, który za chwilę będziemy używać. Jestem ciekawa, czy pamiętacie go. Miniaturka pudru Huda Beauty. Od lat mój ulubieniec. Zobaczymy, czy on zeżre te maluchy błyszczące. Nie, świecą spod spodu. Ekstra. Dobra, tylko w strefie T. Resztę zostawiamy mokrą. W paczce PR-owej dostałam taką paletę do konturowania z Hean. Fajnie wygląda, w sensie, że jak to zobaczyłam, to sobie myślę, da się przemyśleć, dać trzy odcienie bronzera i większość osób ma tutaj zrobione konturowanie, ocieplanie, opalanie, po prostu wszystko. Jestem ciekawa, jak tylko one tutaj, wiecie, nam będą działać, performować, jak to się korpogatce mówi. Jak to nie jest zimny bronzer, to naprawdę jestem święta. A nie jestem. Połączę te dwa. Ok. I zaczniemy konturowanie. Filmem, który w ostatnich miesiącach najbardziej polubiliście, to film, gdzie robię makijaż za 100 zł początkowo, a teraz po prostu robię full makijaż daną marką lub kosmetykami do makijażu z danego sklepu. Strasznie się cieszę, że on tak bardzo wam się spodobał i że razem wypracowujemy ewolucję też serii tych filmów, bo ja nie czuję się taka, wiecie, zamknięta w formacie. Czuję, że mogę maks wiedzy swojej dać i doświadczenia. I te testy są, wiecie, jakby trudniejsze. Ja lubię robić, ja lubię sobie utrudniać rzeczy, lubię mieć wyzwania i dużo łatwiej oczywiście jest nakręcić film taki, gdzie zamówi się kosmetyki online i po prostu nie wychodząc z chaty, cyk, zrobi się teścik i już cześć, nara, do widzenia. Ale ja zawsze coś muszę przykombinować. Nie dlatego, bo lubię, żeby było trudno i lubię, żeby było inaczej. W ogóle nie mam takiej motywacji. Tylko to jest kwestia tego, żeby wymyślać coś nowego na tym polu kosmetycznym, co będzie dla was wartościowe. I to mi daje największą właśnie motywację. Raz właśnie rozkminianie, bo za każdym razem coś nowego trzeba rozkminić, wiecie. Bo jesteśmy w innym sklepie, jest coś innego. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale żeby w ogóle to wszystko obcykać, to nie jest tak, że wchodzę do sklepu i w ogóle kupuję rzeczy i jakby, wiecie, pół godziny i po zabawie, tylko nawet 4-5 godzin ta rozkmina trwa, którą wy macie skróconą na przykład do 10 minut, żeby te kosmetyki kupić bardzo, bardzo mądrze i żeby zaprezentować wam na dany moment, jeśli chodzi o ofertę tych danych drogerii albo sklepów, to naprawdę tą najlepszą, najbardziej przemyślaną opcję, jaka się da. Więc na maksa się cieszę. Właśnie zwłaszcza z tego, że tak fajnie wypracowujemy ewolucję tego formatu. To jest jakby największe szczęście, jeśli chodzi o, dla mnie, jak wiecie, twórczyni. Markerkiem do piegów Bell robię piegi. Mój jest już trochę taki przyschnięty, więc zobaczcie, jakie fajne, takie delikatne te pieszki robi. Nawet nie muszę ich, wiecie, stemplować tak za bardzo palcem, bo są takie naturalne, powiedziałabym. Dorobione naturalne. Nie mogłam znaleźć idealnego koloru różu, więc użyję tego różowego cienia właśnie jako różu. Więc mocno wymorusam pędzel, ale porządnie go, wiecie, tak rozprowadzę w tych włoskach i wytrzepię.
żeby mi tu nie zrobił krzywdy. Ten podkład jest na tyle mocno wklejający się, jak go pamiętam, że bałabym się tutaj ingerować produktami kremowymi. Czy macie problemy nadal z konturowaniem lub różem lub rozświetlaczem kremowym? Dawno, dawno temu, czyli z jakieś 7 lat temu, w internecie dzięki Kim Kardashian i Mario, jej makijażyście, zaczęło być super popularne konturowanie, które w ogóle wywodziło się z dragu, z dragowego makijażu. No i konturowanie, baking i wszystko takie, wiecie, hard, mocne. Wtedy też mówiono o tym, że to super fajnie wygląda i super się wtapia, jak robi się kremowymi, a potem na to jeszcze suchymi produktami. Teraz technologie i w ogóle rodzaje tych kremowych produktów są dużo, dużo lepsze. Te wcześniejsze były naprawdę trudne. I bardzo często ważyły się, źle wyglądały. I dajcie znać, czy teraz macie też problemy z tymi kosmetykami nowej ery, wiecie, jeśli chodzi o robienie twarzy. Bo jak tak, to może zrobiłabym taki update, jeśli chodzi o stosowanie kremowych kosmetyków, kiedy trzeba uważać, a kiedy naprawdę możecie, wiecie, sobie szaleć i nic wam nie powinno się dziać. Pomyślałam o tym, no bo naprawdę te formuły są zupełnie inne teraz, a kiedyś. I można teraz sobie na dużo więcej pozwolić i robić tak zwane underpainting, czyli najpierw zrobić konturowanie, a dopiero potem na to nałożyć podkład i puder. Więc też się tak robi, bo wtedy to wygląda bardzo tak leciutko, bardzo, no właśnie, bardzo takie stopione ze skórą i kosmetyków jest bardzo mało wtedy, bo wykorzystuje się naszą cerę, wykorzystuje się ten underpainting i tylko niewiele podkładu się daje. I dzięki temu właśnie nadal ta skóra może być świeża i wiecie, nie ma tam za dużo tych rzeczy. No i nie jest zmatowiona, no bo nie walimy tyle matowych produktów. Dobra, ponosię jeszcze Wiadomix. Kto pamięta tę paletę? To był jeszcze czas, kiedy nie było ani Anastazji, ani Kat Von D w naszej Sephorze. Bardzo dawno. Makijażowo? Bardzo dawno. Wspaniała ona jest. Nadal są to świetne, takie wielowymiarowe rozświetlacze o różnej wielkości drobin, jakby duże albo bardzo duże. Tutaj, w tym wykonaniu. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten i ten już zdążyły mi się, te trzy, raz, dwa, trzy, rozwalić ze trzy razy, ale je spłaszczałam i wszystko żyje. Po prostu musi leżeć na półce tak, żeby się, wiecie, nie wygrzmocić. Użyję tego i tego. Będzie dużo rozświetlacza. Jeden bazowy, taki bardziej różowy. Tu od oka, od łuku brwiowego, przez skroń, i na policzek. I tu mamy, jak to Kitulcowa mówi, taką wstępną bazę. Teraz drugi rozświetlacz. Ten jest chłodniejszy. Wala go tutaj w zewnętrznym kąciku oka. I tu na sam szczyt kości jarzmowej. I one powinny fajnie się teraz tutaj pomieszać. Ale jeszcze jeden etap. I teraz z tej Maxmo paletki biorę cień Ultraviolet. Bo on jest taki bardzo, bardzo zamrożony niebieski i jego walę tutaj na sam środek powieki paluszkiem, bo chcę, żeby on się, wiecie, najmocniej wybłyszczał. O, piękny, niebieski, fioletowy, różowy, together, forever. Mam brwi kilka miesięcy po laminacji, więc użyłam wosku z Maxmo i tego pisaczka, oczywiście mojego ukochanego z NYXa do robienia włosków. Przejeżdżam też po brwiach, żeby przykleić ten rozświetlacz bazowy w nie, bo super to wygląda. Musicie spróbować, jak chcecie więcej rozświetlenia, to ten rozświetlacz taki bazowy, żeby tak go wczesać, żebyście go mieli i tutaj na łuku brwiowym, i w brwi, i nad. I to wtedy taką piękną tutaj taflę tworzy. Wiecie, no właśnie troszeczkę tu będzie we włoskach. Odrobinę w tej skórze tutaj w brwiach. Naprawdę fajnie wygląda, zwłaszcza jeśli macie dość płaskie brwi. Wiecie, nie krzaki takie odstające, tylko jak na płasko bardziej je zarysujecie. Wspaniale. Także bardzo polecam. A teraz przejdziemy do dolnej powieki i opowiem wam o wielkiej premierze. Która właśnie tutaj będzie w tym filmie, właśnie jest, jakby jesteście w tym momencie tej premiery w tym filmie i to jest kolejny e-book taki psychoedukacyjny dla was. Znalazłam taki fajny komentarz, tematy psychologiczne zostawmy psychologom i terapeutom. Totalnie racja.
Właśnie dlatego wykorzystuje swoją popularność do tego, jakby swoją popularność, wiedzę i frustrację na temat tak słabej, darmowej i dostępnej psychoedukacji dla ludzi, że postanowiłam właśnie w ten sposób w pewnym sensie oddawać to, co mam tutaj z wami, tą relację, te zasięgi, też w słusznym celu. Nie chcę tego tak mocno puszować jak kiedyś. Chcę, żeby to było dobrowolne i zawsze chcę, żeby to było darmowe, ale napisane i zrobione w oparciu o wiedzę moją, mojego teamu, jako osób, które są osobami pacjenckimi, z najlepszymi specjalistkami w danej dziedzinie. I pierwszy, ten o terapii, który, wiecie, nie ma żadnych takich poradników w ogóle, żeby przeprowadziły was przez cały proces, czy potrzebujecie terapii, o co w niej chodzi i tak dalej. Nie ma takiej wiedzy, więc Asia Gutral właśnie napisała razem ze swoimi ziomkami, specjalistami z różnych nurtów też terapii, o tym e-book, bazując oczywiście też na naszej tutaj pacjenckiej wiedzy, nie wiedzy nawet właśnie, bo dopiero kiedy jest się tą osobą po drugiej stronie, wie się, jak pewne rzeczy nie są wytłumaczone, jak wiedza podstawowa nie jest dostępna i że jest z tym problem. No i pobrało go ponad 50 tysięcy osób i to jest niesamowite. Wierzę też, że takie rzeczy, takie inicjatywy robione przeze mnie mają sens, dlatego że docierają przede wszystkim do ludzi, którzy nie są bezpośrednio sprofilowani na szukanie rozwiązań psychologicznych albo nie wiedzą, jak ich szukać. Możecie jakby zupełnie przypadkiem skorzystać z niego albo przekazać go dalej osobom, które są dla was ważne, żeby właśnie je wesprzeć. Mówię to po to, bo chcę, żebyście bardzo dobrze rozumieli, dlaczego ja to robię. Ja chcę, żeby moja praca miała wyższy cel i wyższy sens. Oprócz wiedzy, doświadczenia, też coś więcej, coś ponad to. I wiem, jak sama po prostu od lat zmagam się ze zdrowiem psychicznym i chcę ułatwić to po prostu innym ludziom. To jest tak proste. Mam na to środki, mam na to czas. Pierwsze była terapia z Asią Gutral, a drugi jest o śnie. W sensie nie o samym spaniu, ale jak ogarnąć swój sen, żeby spać lepiej, jak uszeregować sobie wiedzę na temat snu, jak to zrobić, żebyśmy spali jak najlepiej. Bo większość z nas totalnie zaniedbuje sen. W sensie uważa, że wszystko, co jest w ciągu dnia, jest ważniejsze niż porządne spanie. Ja walczę o jakościowe spanie i mam z tym problem, od kiedy zaczęła się szkoła, mam wrażenie. Czyli wiecie, od 7 roku życia. I pewnie kojarzycie, kto widział, ten na pewno pamięta. Mój film sprzed 2 lat w ogóle z Get Unready With Me i tam ja w ogóle w taki sposób mega robotyczny pokazuję wam, o której godzinie co robię i że wszystko jest takie w ogóle od zegarka, jak w ogóle jakiś robot. Po pierwsze, od tamtej pory, jak zobaczyłam ten film, potem z dystansem stwierdziłam, że nie będę robić filmów z tak dokładnie napisanym voice-overem, bo brzmi on mega sztucznie i to już nie jestem ja. Ale z drugiej strony, ja naprawdę wtedy tak żyłam. Ja często żyję albo w bardzo mocnym chaosie, albo w takim poukładaniu, które wydaje się wręcz nieludzkie. I próbuję znaleźć tego wszystkiego środek, tak jak każdy z nas jakby, nie? Nie ma takiego momentu w życiu, mimo że mam wrażenie, że trochę nam rodzice obiecali, że kiedy przyjdzie ta dorosłość mityczna, to wtedy mamy wszystko tak ogarnięte, jakby wszystko jest jasne. Wszystko jakby działa. Wtedy byłam właśnie w mojej robotycznej erze, która bardzo mnie dużo nauczyła, bo pokazała mi wtedy, jak dużo pozytywnych rzeczy może dać mi naprawdę jakościowy sen, jeśli dbam o niego w najwyższym priorytecie. Wy w ogóle nie musicie w wysokim priorytecie o niego dbać, ale może o 1 stopień wyżej niż teraz. Gosia Fornal-Pawłowska, która jest doktorem nauk medycznych i jedną z najlepszych specjalistek w kategorii snu w Polsce, nie tylko napisała teorię, która jest łatwa do zrozumienia, ale też napisała w sposób niestraszący, bo ludzie nie będą robić rzeczy, bo się boją czegoś,
wręcz będą jeszcze gorzej, bo coś jest zakazane albo się boją. Wiecie, w tym e-booku nie straszymy Was, ale uświadamiamy, jak ważną rolę ma sen, a o tych rzeczach się nie mówi, to raz. I możecie to zauważyć właśnie na sobie. A druga rzecz to to, że macie tam zarąbisty zestaw ćwiczeń. Czyli to nie jest wiedza, którą sobie czytacie i w ogóle cześć, nara, do widzenia, było, poszło, nie? Tylko macie ćwiczenia, które przeprowadzą Was przez całość i to zawsze jest dla mnie ważne w tych e-bookach. To ja na to tak cisnę, że to nie było tylko rzecz do przeczytania, tylko faktyczne ćwiczenia, że Wy z tym pracujecie i polepszacie autentycznie jakość Waszego życia. To jest cel. Nie robię tego, żeby było, tylko żeby autentycznie coś się u Was zmieniło. Biorę niebieski eyeliner Belgian Z z odrobiną Duraline. On jest super kryjący, ale potrafi być troszkę gęsty, więc rozrobiony Duralinem jest fajniejszy. No i tego e-booka, jak i poprzedni, możecie pobrać, wiecie, z mojej strony Red Lipstick Monster PL i no po prostu tak już jest, tak już będzie i będę o nim co jakiś czas tak leciutko wspominać w filmach i na innych socialach. Teraz wezmę z Mio ten eyeliner taki, co jest baby pink. Też w sumie dam mu krople Duraline. Piszecie co jakiś czas, czy zrobiłabym jakiś film paznokciowy, bo przez wiele lat były regularnie, tak, wiem, ale czuję, że w tej materii zrobiłam tak dużo, że ciężko byłoby mi nie powielać materiałów, bo zrobiłam mnóstwo filmów stricte edukacyjnych i stricte też o danych zdobieniach, technikach i w ogóle. Teraz jestem w fazie, gdzie od roku prawie mam przedłużane paznokcie i to jest coś, na czym ja się nie znam, co jest w ogóle, oddaje się w ogóle specjalistom i korzystam z usług innych osób, co mnie bardzo cieszy, bo inna osoba zrobi mi coś zupełnie innego niż wiecie, niż ja sama sobie. I bardzo się z tego cieszę, bo dzięki temu odkrywam nowe możliwości, bawię się tym, nie boję się mieć tak zwanych ugly nails. Myślę, że też jesteście ze mną tutaj, dlatego właśnie, bo lubię Was zaskakiwać, bo lubię pokazywać Wam niekoniecznie tradycyjnie piękne rzeczy. Piękno w gigantyczny cudzysłów oczywiście, bo jest to rzecz niesamowicie indywidualna i to jest moja praktycznie główna nauka. Że poczucie piękna i estetyki, w ogóle wyczucie czegokolwiek, to jest tylko Wasze. To w ogóle się z nikim nie musi pokrywać i to jest zajebiste, bo to pokazuje właśnie naszą różnorodność, ale naszą moc, więc staram się właśnie w tej kwestii działać, żeby przeciwdziałać takiemu podejściu do ujednolicania ludzi, do mówienia im, jak powinni wyglądać, co powinni robić i co jest ładne. Wygląd to tylko wygląd. Tylko. W sensie, to można zdjąć, to można zmienić. Kurde! Nie chciałam tak wielkich tych gwiazdek zrobić, ale jak zwykle, jak coś się robi i się gada, to wychodzi tak potem robi się większe i jakoś się ratuje, ale strasznie mi się to podoba, bo te moje fiku-miku niebieskie jest takie mocne i w sumie te takie, ale rozbłyski bardzo tu pasują, więc przypadkiem zupełnie przez gadanie wyszło spoko. Boże, jestem najgorsza w ogóle w promowaniu własnej pracy. Tyle tematów do poruszenia. Strasznie taka jestem, czuję się nienagadana z Wami. Zapraszam Was też do wypełniania, do pracy z tym e-bookiem, który ma część właśnie workbookową. Te strony z ćwiczeniami są wyjęte też na czarno-biało do wydruku, żeby było łatwiej. No i właśnie przeprowadzam tak całość na Insta Story. Śmiało dawajcie, jakby dołączajcie do tego wyzwania. To nie jest tak, że teraz nagle ja będę trąbić o tym śnie tak strasznie, strasznie mocno, bo ten kanał jest o urodzie, a nie o psychologii, ale ten e-book zrobiłam jednak dla Was, a nie dla siebie, więc chcę, żeby maksymalnie dużo ludzi o nim wiedziało. Poza tym to jest coś naprawdę zajebistego i unikalnego, dlatego też to zrobiłam, bo tego nie ma, więc tak. Biała kredka na litnię wodną. Kolejny format, który Wam się spodobał, i ja się tym jaram, to format podcastowych rozmów z twórcami z branży beauty. Guys, strasznie miałam
długą rozkminę, czy taki materiał zrobić. Naprawdę. Cieszę się, że ta koncepcja Wam się spodobała, ale jeszcze bardziej się cieszę, że nie tylko koncepcja, którą Wam przedstawiłam właśnie na takie filmy, Wam się spodobała, ale też właśnie dobór gości i tematy. Słuchajcie, ja autentycznie uwielbiam to, co robię. Uwielbiam też ludzi, jakby, i kocham różne perspektywy, bo to one budują, to one mogą coś w nas zmienić, to one mogą sprawić, że się czegoś dowiemy, skontrujemy swoje opinie, albo w ogóle dowiemy się czegoś, o czym się w ogóle, nad czym się w ogóle nie zastanawialiśmy. Bardzo się cieszę, że właśnie i Maxi, i Vanessa, i Władek bardzo Wam przypadli do gustu. Jestem bardzo chętna też, żeby co, wiecie, co jakiś czas wrzucać takie rozmowy, bo to jest dla mnie idealny kompromis między tworzeniem, nadal byciu bardzo mocno stricte w beauty, a moją chęcią poznawania i pokazywania różnych podejść i pokazywania też takiego backstage'u tego, jak to jest być osobą tworzącą w internecie. Wybieram osoby, które może niekoniecznie znam dobrze, bo na przykład z Władkiem nie znam się dobrze, nie znałam się dobrze, ale wiem, że ma on dużo rzeczy do powiedzenia. To nie muszą być rzeczy, z którymi ja się zgadzam, ale nie po to robię te wywiady, tylko po to, żeby właśnie dowiedzieć się, żebyście Wy też się dowiedziały, bo to jest dla mnie takie najważniejsze, że ta osoba ma być konkretna, ma przedstawić ciekawy podgląd, ale też chciałabym zaprosić osoby, których możecie nie znać albo których się nie spodziewacie, a też tworzą tą branżę beauty, a tworzą od innej mega fascynującej strony. Będzie tego więcej. Usta robię tą nową pianką, ja się śmieję, bo to piankowe są bardzo te pomadki. Smooth Whip, czyli to jest nowa wersja, nowa formuła tych takich oldschoolowych, wiecie, znanych na cały świat NYX-owych pomadek i ta formuła mi bardzo leży i wspaniale wygląda taka właśnie roztarta. Dołożę do tego różowego kapkę czerwonego tutaj na sam środek, żeby się więcej zadziało. Bardzo lubię wracać z tymi produktami. Mają też jakieś takie szalone kolory, słuchajcie, wiecie, że jakiś taki niebieski, chyba jakiś taki mega ciemnofioletowy. Nie ma ich tak strasznie dużo, ale pewnie będą robić więcej, jak się tam uda i przyjmie dobrze produkt. No, NYX jest bardzo nierówny, jeśli chodzi o swoją, wiecie, o jakość swoich produktów. Mega nierówny. Potrafią mieć mega zarąbiste hity, ale potrafią wypuścić też takie bolce. No. Spoko. I teraz na to jeszcze poleci błyszczyk Lovely. On ma dużo takich właśnie kolorowych iskierek. Bardzo mi się spodobał. Tylko on tu ma holotoper. Nie jest holograficzny, ale jest pięknym toperem. Zobaczcie w ogóle, jak tu mi się przetransformuje to wszystko. Aha, no i cieszę się w ogóle, że przeżyła nową rewelację. Na pewno osoby, które mają problemy ze zdrowiem i latami szukają powodu i słusznej, prawdziwej diagnozy, która wszystkie, wiecie, wasze symptomy ogarnia i daje naprawdę bardzo dużą ulgę i zrozumienie dla tego, co się dzieje w waszym organizmie. Ja to się strasznie cieszę, bo dostałam ostatnio diagnozę ADHD i to jest niesamowite, bo słuchajcie, no po raz pierwszy od jakiegoś tak mojego jakiegoś 13-14 roku życia jakby wszystkie moje trudności są pokryte w jednej rzeczy i słuchajcie, no z jednej strony zachwycam się makijażem, a z drugiej strony zachwycam się tym, że w końcu wiem, jak zrozumieć biochemię swojego mózgu i też, no, więc git, ale ja się cieszę teraz tutaj z takich przyziemnych rzeczy jak ten makijaż, bo wyszedł naprawdę spoko. Wojtek powiedział, że trochę too much, a usta? Usta są too much, czy nie? Drobina.
Odrobinę tłumacz. Ale bez niebieskiego byłoby ekstra. Na pewno nie chodzi o tiul, którego nie lubisz. Z tiul jest tak? Lepiej? Powiedzcie, czy bez tiulu, czy bez tego niebieskiego. Mi się podoba obie wersje. Teraz sobie zdejmę ten tiul. Na pewno jest fajniej mi siedzi się tutaj przed wami w tym tiulku, ale teraz jak będę śmigać po biurze, to na pewno w ten sposób, bo w końcu nadeszły ciepłe dni i nie wiem, czy wy też tak ma. Znaczy, na pewno wiele z was tak ma, że jak przychodzi słońce i jest ciepło i budzi się przyroda do życia i ludzie się budzą do życia, ludzie się budzą do takiej aktywności, do robienia jakichś przyjemnych, fajnych rzeczy dla siebie popołudniami i weekendy, to naprawdę jest wrażenie, jakby był jakiś taki mały odwrót właśnie na tą korzyść dla nas, więc słuchajcie, korzystania z tej korzyści wam życzę jak najwięcej. Piszcie swoje przemyślenia odnośnie jakiegokolwiek tematu, który tutaj poruszyłam. Dziękuję wam bardzo, że jesteście. Serducha dla was i kciuk w górę. Cześć!